Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Lukowicz. Chciałbym powiedzieć w tej części na temat grupowania nodów. Nody jest to narzędzie, które już znamy, o którym było wiele tutoriali, ale jakoś do tej pory nigdy nie wspomniałem o tym, że nody można grupować. W związku z tym, aby można było pokazać, co z takimi nodami można zrobić, przełączmy się do edytora nodów. Zanim jednak to zrobię, dodam do sceny chociaż jakiś prosty obiekt po to, aby można było go wyrenderować, no i później coś z takim obrazem robić. Więc mamy tutaj prosty render, który jest nic nie warty. Mamy również silnik ustawiony na Cycles i teraz przełączę się do edytora nodów. Robię to przez wciśnięcie klawisza Shift F3. Jeżeli ktoś by chciał zrobić to inaczej, albo nie miałby klawisza F3 na klawiaturze, to może zawsze z tego menu zmiany widoku wybrać sobie polecenie Node Editor. To jest dokładnie to samo. Warto też pamiętać, że w edytorze nodów doszły nowe przyciski. Mamy na przykład kontekst do freestyla. Można sobie robić eleganckie linie w nodach. Ale mamy także pozostałe konteksty, czyli na przykład World, można definiować wygląd nieba, no i oczywiście kontekst materiałów, który teraz jest pusty, bo nie mam żadnego materiału dodanego do tej małpki. Mnie będzie interesować teraz coś takiego jak nody kompozytowe, czyli te, które są tutaj. To są nody zarządzające wyglądem sceny tuż po wyrenderowaniu. Normalnie są wyłączone, chociaż użycie tego edytora jest domyślnie włączone. Użycie tego edytora można znaleźć, włączenie tego użycia można znaleźć w zakładce render i jest tutaj coś takiego jak post processing i w tym miejscu jest włączony compositing. Jeżeli uruchomię nody za pomocą checkboxa use nodes i włączę sobie backdrop, aby widzieć tło w środku, no to ten compositing będzie działał. Oczywiście nic nie zrobi, ponieważ tutaj nie dodałem żadnych elementów modyfikujących obraz. Jeżeli jednak nawet bym dodał, a wyłączyłbym ten przycisk, ten checkbox, to wtedy nody by w ogóle nie działały. Nie byłyby brane pod uwagę i działałby tylko ten prosty układ, który mam teraz. To taka malutka dygresja. Powiększę teraz ekran na całe okno, czy może raczej okno na cały ekran i te nody, które tutaj mam, trochę zmodyfikuję. To znaczy, na początku dodam sobie viewer przez Ctrl, Shift i lewy klik na nodzie. Przypominam, że viewer to jest taki mały nodzik, który się przyłącza sam automatycznie do odpowiedniego wejścia w nodzie. Jak kliknę drugi raz z Ctrl-em, Shift-em, to przełącza się na kanał alfa, a później jeszcze na głębię Z. Mogę ten obraz tutaj przesunąć za pomocą standardowego skrótu, bodajże Alt ze środkowym kółkiem myszy. Ja sobie ten skrót przedefiniowuję pod Linuxem na Ctrl-Shift kółko myszy. Mogę także spróbkować ten obszar. Jak widać tutaj są jakieś wartości pokazywane, RGB dość duże, bo to jest głębia. Głębia jest prawie nieskończona, czy też bardzo duża, tam gdzie obraz trafia w próżnię. Tak to wygląda. Ten z kolei obszar próbkowania włącza się przez klawisz Alt i naciśnięcie lewego klawisza myszy. Ja sobie to przedefiniowałem, ponieważ u mnie Alt z klawiszem myszy przenosi całe okno. No, taka właśnie jest klawiszologia pod Linuxem. Pod Windowsem to nie ma w ogóle problemu z tym. No więc teraz tak, nody, o których chciałem powiedzieć, dzisiaj służą do grupowania i grupowanie nodów pozwala później wybierać taką grupę z polecenia menu Group. Jak na razie widzimy tutaj, że jest tylko polecenie tworzące grupę i usuwające grupę, natomiast żadnej grupy nie mam. Gdybym chciał taką grupę zrobić, to tutaj należałoby wtedy trochę popracować. A więc zróbmy sobie grupę, która będzie na przykład robiła mi średni kolor ze wszystkich kanałów RGB. Cokolwiek to może znaczyć. A więc biorę sobie konwerter, rozdzielam mój obraz na poszczególne kanały RG oraz B. To jest także kanał alfa. Jeżeli teraz na przykład podłączę swój wynik z renderowania do tego wejścia w nodzie, to wtedy mogę viewerem obejrzeć, jak każdy z tych kanałów wygląda. Widzę, że one się troszeczkę różnią jasnością i nic więcej. Kanał alfa oczywiście jest biały. Wyliczmy sobie średnią z tych trzech kanałów, a następnie zapiszmy ją jako normalny obrazek. To będzie oczywiście obrazek, który będzie w kolorach takich czarno-białych, monochromatyczny. A więc będę potrzebował również konwertera, który skombinuje mi później te wszystkie kanały w ten sposób. Mam kanał czerwony już dodany, kanał zielony i kanał niebieski. To odtwarza mi oryginalne kolory. Natomiast ja bym chciał zrobić coś takiego, żeby te wszystkie trzy kanały uśrednić. No i teraz jak się uśrednia? Oczywiście za pomocą matematyki. A więc dodaję konwerter, matematykę. I dwie wartości, które tutaj wprowadzę, należy do siebie dodać, a następnie takie dwie wartości będzie trzeba podzielić przez 2. Wybieram zatem divide, wybieram dwójkę i wynik tej sumy wkładam do tego wejścia. Ona będzie podzielona przez 2 i wynik tego noda to będzie wartość średniej dla dwóch elementów. Ja natomiast chcę uśrednić trzy takie elementy, w związku z tym muszę je najpierw dodać. W takim razie będę miał jeszcze jeden nod dodający,
który będzie do tej sumy pierwszych dwóch dodawał również trzeci nod. No i teraz będę musiał podzielić wynik tego dodawania przez 3. Tak to może wyglądać. Teraz takie trzy nody mógłbym zgrupować, to znaczy, że mógłbym je zamienić na pojedynczą grupę, która będzie widoczna jako pojedyncze nody. W tym celu zaznaczam te nody i naciskam Ctrl-G. I zdaje się, że właśnie o tym interfejsie do tej pory w kursie jeszcze nie mówiłem. No więc teraz jest na to pora. To jest grupa nodów widziana od środka. Aby z tej grupy wyjść, mogę nacisnąć Tab i widzę, że mój node teraz nazywa się Node Group i ma nazwę Node Group. Mogę go nazwać na przykład uśrednianie. Jeżeli teraz przyjrzę się temu, co mam w swoim menu, to w menu pojawi się teraz nod o nazwie uśrednianie i mogę taki nod spokojnie dodawać. Na przykład dodam sobie drugi taki nodzik. Już widzę, że jest tutaj dwójka przy każdym z nich. Może każdy z nich jest teraz jakby dwa razy na scenie, więc ma dwóch właścicieli. Usunę go i wrócimy do tego noda. Taki nod oczywiście nie ma żadnego wejścia i nie ma wyjścia, więc jest w sumie bezużyteczny. Więc aby do niego wejść, aby go edytować, wciskam Tab, co powoduje przełączenie się do trybu edycji, no i wtedy jestem w tym nodzie wewnątrz. I teraz mogę sobie te nody tutaj ustawiać, organizować, mogę je grupować w kolejną grupę jeszcze głębiej idącą, ale mamy także takie specjalne dwa nody, które nazywają się Group Input i Group Output. No i to są nody, które pozwalają mi zdefiniować, co do tej grupy wejdzie, a co z niej wyjdzie. I to właśnie teraz musimy zrobić. Aby podłączyć coś do wejścia, czy też żeby utworzyć jakiś wejściowy nod, taki, który jest po lewej stronie całej grupy, muszę przeciągnąć jakiekolwiek pole wejściowe z dowolnego noda do tej pustej kropki tutaj. Jeżeli to zrobię, to w tym nodzie powstanie natychmiast nowe wejście i to nowe wejście można będzie później edytować. A więc mogę na przykład nazwać sobie to wejście w jakiś sposób inny niż value. Value to jest nazwa wzięta z tego noda po prostu. On bierze tylko wartość i nic więcej nie wie. Dodatkowo ta wartość ma ustawioną wartość teraz 0,5 domyślnie. Proszę zobaczyć, tu jest domyślnie 0,5. A więc to 0,5 jest taką wartością domyślną i te wartości mogę skonfigurować. A na początku może podefiniujmy wszystkie wejścia i zdefiniujmy także wyjście. Wyjście będzie tylko jedno. To będzie ta nasza suma uśredniona. Proszę bardzo. I teraz należy ponazywać odpowiednio te wszystkie elementy tutaj. To się robi bardzo prosto. Wystarczy tylko, że kliknę sobie w taką wartość i od razu widzę panel edycji dla niej. A więc ten pierwszy kanał to było wejście czerwone. Mogę napisać czerwony. Potem mogę napisać zielony. I w trzecim wejściu mogę napisać niebieski. W tym momencie mam już ponazywane te wejścia. Jeżeli tabem kliknę, to widzę, że w tym nodzie pojawiły się wejścia i mają takie nazwy, jak ustawiłem. Oczywiście mają także domyślne swoje wartości, których jeszcze nie zmieniałem. Te wartości trzeba zmienić. A więc wartości dla czerwonego ustawiam na 0, to jest default value, to będzie jego domyślna wartość. Proszę też zauważyć, że ten kolor może mieć wartości od minus 10 tysięcy do plus 10 tysięcy. Zostawię to w ten sposób, chociaż wiemy, że kolory nie mają takich wartości, ale gdybym kiedyś chciał uśredniać kolory np. z jakiegoś noda dającego mi kolory w szerszym zakresie, to wtedy takie uśrednienie będzie miało sens również dla tych wartości. A więc czerwony zmienię również wartość domyślną na 0 i niebieski również zmienię wartość na 0. O, takie coś. Natomiast to, co wychodzi z tego noda, ta wartość o nazwie value, to mogę ją nazwać na przykład średnia. To będzie wartość średnia. Napisałem średnia, prawdopodobnie dlatego, że si mi tu nie weszło. I to będzie z domyślną wartością wartość 0. I te minimum i maksimum, no cóż, chcielibyśmy, żeby to było w jakiś sposób znormalizowane do wartości jakiejś takiej, jaką są kolory. Ale na razie zostawię tutaj takie same wartości wejściowe, które miałem w poprzednich nodach, dlatego że gdybym dał 3 razy wartość minus 10 tysięcy, to średnia powinna wyjść z tego minus 10 tysięcy i po prostu tak miałoby być. A więc taki nod powinien zostać właśnie w ten sposób zdefiniowany. Dobra, więc teraz mam już definicję swoich nodów, mogę wyjść z tej grupy. No i cóż, pozostaje mi jeszcze tylko ewentualnie zmienić kolor tego noda. Tutaj jest taki fajny panel, mogę zaznaczyć checkbox o nazwie kolor i ustawić sobie jakiś ładny kolor, na przykład taki tylko zielony, albo czerwony, albo niebieski. Jeżeli robicie jakieś bardziej skomplikowane systemy nodów, wtedy ma to sens i wtedy warto zadbać o to, żeby na przykład nody wykonujące obliczenia matematyczne, żeby one miały na przykład kolory wszystkie na zielono, albo jakieś takie, które pracują na wektorach, żeby miały kolor niebieski i tak dalej.
Ten w zasadzie powinien być żółty, chociaż nie, powinien być szary, najzwyklejszy w świecie, ponieważ pracuje na wartościach, które są monochromatyczne. Gdyby pracował na kolorach, to owszem, powinien mieć wtedy coś takiego jak kolor żółtawy. No i dobra, i teraz podłącza się. Viewer pokazuje nam, jak to wszystko wygląda. A teraz podłączmy się tymi wejściami do tego noda. W ten sposób. I zobaczymy, jak wygląda teraz po uśrednieniu nasz kolor. Klik. Jak widać, zmienił się delikatnie. Odcień tego koloru jest trochę inny, dlatego że lampę, którą miałem na widoku 3D, jest troszeczkę pokolorowana. Więc widać, że tutaj się nieco zmienia odcień tej małpki. Proszę zobaczyć. Jest lekko inny, mam nadzieję, że to będzie również na filmie widać. Ten wydaje się taki bardziej zielonkawy. Jeżeli spróbuję spróbkować ten kolor, który tutaj na niej jest, to widzę, że R jest 57, G jest większy i blue jest większy, czyli to jest taki niebiesko-zielony odcień w kanałach RGB na całej małpie, dlatego że światło było lekko zimno-niebieskawo-zielone. Natomiast po uśrednieniu mam zwykły kolor, który wydaje się teraz cieplejszy i wszystkie trzy składowe są identyczne, tak jak powinno być. OK. Gdybym teraz miał na przykład ochotę zrobić coś takiego, że taka małpa miałaby, powiedzmy sobie, kolor nieco przyciemniony albo przyjaśniony, na przykład w ten sposób, przez korektę gammy. Oczywiście cały obrazek miałby takie własności. Mogę teraz na przykład podbić ten kolor, albo go na przykład osłabić. To teraz mogę na przykład wyliczyć średnią dwóch takich kolorów, na przykład tego oryginalnego, który stąd biorę i tego po gamie. Ale w tym momencie ten mój nod uśredniający za dobrze nie działa. W związku z tym powinniśmy prawdopodobnie przenieść część mechanizmów uśredniających do wnętrza, tak żebym mógł podpiąć jeden obrazek i drugi. Mogłem wtedy wyliczyć średnią z dwóch obrazków. Aby takie coś zrobić, można wykorzystać już obecny nod, który nazywa się uśrednianie. Wystarczy tylko, że zbuduję sobie taki prosty zestaw, który będzie polegał na tym, że na początku będę miał nod, który separuje te wszystkie wartości i wkłada je do noda uśredniającego. I takie nody będę miał dwa. Każdy z tych nodów będzie wczytywał oczywiście inny obrazek. A następnie, na samym końcu, wezmę i tę średnią, którą otrzymam z kanałów każdego obrazka, dodatkowo jeszcze uśrednię. Nie wiem, czy to będzie dokładnie taka idealna średnia, ale jako przykład tutaj się świetnie będzie nadawać. W związku z tym dodaję sobie jeszcze raz matematykę. Konwerter. Robię sumę tych dwóch średnich. To są dwa obrazki uśrednione, tak jakby. A następnie tę sumę podzielę przez 2 za pomocą operacji divide. I już nie chciałem wnikać w to, czy to będzie prawdziwa średnia, ale możecie zobaczyć wtedy na tym prostym przykładzie, jak można wykorzystać istniejące grupy nodów do zrobienia następnych grup nodów. Teraz należy te wszystkie nody zaznaczyć. I naciskam Ctrl-G. Proszę zobaczyć też, że mam tutaj już podłączone pewne wyjścia. Te wyjścia są podłączone i dzięki temu po zgrupowaniu przez Ctrl-G, bam, one są od razu umieszczone w grupie Group Input. Dzięki temu to, co mi pozostaje, to tylko zdefiniowanie wyjścia, a wyjście będzie takie samo jak poprzednio. To będę miał wartość, która się będzie nazywała średnia. I oczywiście ta wartość musi mieć kolory, czy też wynik w zakresie od minus 10 tysięcy do plus 10 tysięcy. Taką grupę opuszczam poprzez kliknięcie w dowolny nod, który nie jest zgrupowany i naciśnięcie klawisza Tab. To jest dosyć ważne, ponieważ jeżeli ja do takiej grupy wejdę Tabem, a potem kliknę na nod, który już jest jakąś grupą i nacisnę Tab, to wejdę jeszcze głębiej. A więc teraz jestem dwie grupy w głębi i to nawet widać. Te moje nody są tutaj na samym początku, pod nimi widać półprzezroczystą grupę nadrzędną, a jeszcze niżej, gdzieś w głębi, słabo widoczne, widać nody, które były normalnie w kompozytorze. A więc teraz klikam na przykład w Group Output, wychodzę i tu również muszę kliknąć w jakiś nod, który nie jest zgrupowany, po to, aby klawisz Tab zadziałał standardowo i po to, aby udostępnić mi wyjście w odwrotną stronę. No i mam tutaj swoje uśrednienie dwóch obrazków. Proszę zobaczyć, wygląda w taki sposób. A więc każdy z obrazków wygląda tak, to jest jeden, to jest drugi, a ich średnia jest gdzieś pomiędzy, w jakimś takim układzie, no, który można traktować jako uśredniony kolor, tak myślę przynajmniej. A więc to jest taki jakby sposób na tworzenie grup. Gdybyśmy teraz chcieli zapisać takie grupy, to jest to bardzo proste. Wystarczy tylko, że nadam nodowi nazwę. Średnia z obrazków. Następnie mogę zapisać taki plik gdzieś w swoich ustawieniach blenderowych. Napiszę tutaj średnia. I zapiszę to w swoim katalogu z nodami. Tutaj mam średnią, tu mam jeszcze pomiędzy jakiegoś noda, który wybiera wartości z pomiędzy jakiegoś zakresu.
Dobra, i teraz gdybym chciał, to mogę zresetować scenę, wejść do edytora nodów i jak widzę, tutaj nie mam żadnej grupy, nie ma tutaj nic. Tak samo w nodach kompozytowych, nawet gdybym je włączył, proszę zobaczyć. I teraz gdybym chciał wciągnąć jakieś nody z pliku, to robię tak, wciskam Shift F1 i wybieram z nodów, z jakichś plików blenderowych te nody, które chcę zaimportować, a więc klikam w wybrany plik blendera i wchodzę do tego pliku, jakby to był katalog. I wtedy wyciągam sobie Node Tree. I w Node Tree mam te moje grupy, które wcześniej utworzyłem. Więc to nie są takie grupy, które można znaleźć na przykład w katalogu z grupami, którego tutaj nie widzę. Gdybym natomiast dodał jakąś grupę obiektów, to tutaj byłby jeszcze katalog Group. No i w tym momencie tam bym nodów nie znalazł. Trzeba wejść do Node Tree. W tym momencie mogę wziąć sobie średnią z obrazków. Dodaję ją z biblioteki. I teraz w moim menu, w grupie, pojawiły się obie te grupy. Mimo tego, że wybrałem tylko jedną, ale zauważcie, że wybrałem noda, który składa się z tego drugiego noda, więc ten drugi również został zaimportowany. Może wczytam jeszcze jeden plik w ten sposób. Wybiorę sobie ten plik, który nazywa się pomiędzy i wybiorę sobie z NodeTree ładny nodzik o nazwie pomiędzy. Zobaczymy, co to było, bo już teraz dobrze nie pamiętam. Dodam go teraz tutaj. O, widzę, że się nie pojawił. A to dziwne, dziwne. No nic, tą zagadkę będę musiał rozwiązać na końcu, ale już poza czasem nagrywania, więc schodzę z wizji. Dziękuję za uwagę i to były grupy nodów. Do zobaczenia. Ok, szanowni państwo, w ostatniej części stało się takie dziwne coś, że zaimportowałem sobie grupę nodów, a nie była ona widoczna w kompozytorze. Sprawa mnie zaskoczyła, wycofałem się szybko z tego, ale chciałem teraz wyjaśnić, o co chodziło. A więc bądźcie uprzejmi, zobaczyć, na czym polegał ten problem. Zaimportuję sobie teraz tego noda o nazwie pomiędzy, który jest w tej grupie NodeTree. Importuję go tutaj elegancko, wchodzę do kompozytora, uruchamiam system nodów, z którego wcześniej korzystałem i tak jak pokazałem, nie było tego noda w grupie Group. Ale zapomniałem w tamtym momencie o tym, że ten nod nie należy do grupy kompozytora. Tamten nod pochodził z grupy nodów materiałowych, a więc jeżeli bym sobie stworzył nowy materiał i był w tym kontekście, gdzie jest złota kulka kliknięta, to wtedy mógłbym wcisnąć Shift-A i z tej grupy Group wybrałbym elegancki nodzik pomiędzy. Więc może pokażę teraz, jak on wygląda. Proszę zobaczyć. Ten nod ma takie sprytne działanie, że on po prostu bierze jakieś wejście, bierze jakieś odniesienie i wokół tego odniesienia pewną niewielką zmianę. Czyli gdybym narysował to na wykresie, to robi coś takiego, że bierze wejście, które jest dowolne praktycznie rzecz biorąc. Punkt odniesienia to jest 0,5 w tym momencie, a zakres, o tutaj przepraszam, wcisnąłem D, dodał się driver, a zakres to jest coś takiego jak ten malutki obszar dookoła. Tutaj w każdą stronę jest 0,1 i tu jest 0,1. Ok? A całość od początku to jest 0,5, a więc z tego zakresu malutkiego ten nod będzie coś wyciągał. On we wnętrzu swoim wygląda w taki sposób. To może wygumkuję, żeby nie przeszkadzało. No, taki po prostu nod, który był mi potrzebny do pewnej rzeczy, którą chciałem zrobić. Nie będę teraz tłumaczył dokładnie, o co chodziło. O! No i to tyle. Także nie było żadnego błędu, po prostu moja nieuwaga tutaj zadziałała. Przepraszam, teraz mam nadzieję, że wszystko jest wyjaśnione. Do zobaczenia!